siemka. Jest piątek. Jedziemy na Chojnicę. Na zlot. No dokładnie taki zlot. Dojechaliśmy. Tu jest tablica. Tak, to jest to. Tutaj nikt nie wjechał? No. A wtedy tylko co, wtedy jeszcze bardziej do tyłu? Dokładnie. W moje miejsce. Dokładnie tak. Chyba, że tu ktoś namiot postawił. Jezioro Charzykowskie odwiedzamy. Widać już statki. Jest ładnie. Zajebiście. Idziemy. Tu jest jakieś plaża? Nie, to jest. Nie, nie, tu wszystko ze statki. No bank. Z tyłu, nie? No bank coś tam jest. No jest jakaś plaża chyba. Piasku widać dużo, nie? No. Wejdziemy na to molo i obczajmy. Jo, to będzie lepiej widzieć. Ładna miejscówka. Duża plaża. Mega statek na gdańskich blachach. Byk. No to jest tak. Pływają rybki. Tu już mamy głębiej. 1-2 metra. 1-3 zakaz skoków. I 1,5 metra. Ładna miejscowa. Statek mega na jeziorze, taki jacht. Zajebisty. Bez koszulki. Kawał się daje. Krzysiek z Unii nas obsłużył. Mega. Krzysiu nam zrobił kawę. Fajnie tu jest. Ale bardzo gorąco. To. Czekaj. Podziękuj twojej kobicie za ciasto. Bardzo dobre. Kiedyś się nazywała Woda Sopot. Nie wiem jak teraz się nazywa. Nie wiem, ale jest chyba. Nazywana nie. Kiedyś była Woda Sopot, ja pamiętam. Na co ciach. Pyk, detektor, Łuki Szczecin. Ach, się dorobił naklejek, panie. To trzeba jeździć, trzeba zwiedzać. Zwiedzać, nie spać. Poznawać ludzi. Na dworze chyba ze 100 stopni. Telefony się ładują i inne rzeczy. A my mamy paszę. Zjadamy ją, bo to miało być na kolację, ale za ciepło jest, ale dobra. Niektórzy przyjeżdżają na wykop i taki sprzęt. Słońce daje czadu. To jest właśnie pole. To jest kamper. Pastoralki. Gdzie jest? Nie, siema Arturo. Zajebiście. Tutaj się rozbiłeś? Tak, tutaj. W kibelkach blisko, żebyś miał. Tak. Przyjechał Alek i rozkładają namiot. Panie, o, się spuściłeś jak mysz? Kurwa, się spuściłem jak mysz. Nawet tropików nie musi. Taśma robi cuda. Tak jest, Bear Grylls. I my. Ale pachnie jeszcze wakacjami 92 roku, panie. Ładnie. O, jest Rutus, jest detekt.pl. Idziemy do detektu zobaczyć, jak się zainstalowali. Tam jest Artur. Dobra. I jest tutaj. Detektor.
piąta rano. Za 5-5 idziemy na jezioro. A później idziemy na wykopki. Jakiś tu spokój. Idziemy do wody, a mamy do wody jakieś 2 minuty. Jest chwila po 5. Tak to wygląda. Tą butelkę znalazłem. Aha. No to wiadomo ile ludzi. No. Tu jest jakby ładnie. Kaczki jeszcze śpią. Pikuś włączył podświetlenie. Ciepła woda? Git. Sygnały są. Są dołki, nie? No, są dołki, są. Czuję, kurwa. No, ty. Lokalsi i przyjezdni kopią. Wykopałem. Jak widać, będzie czy nie będzie widać? 5 zików. Ładne. A wcześniej był jeden kapsel. Na razie ta 5. I jeszcze jest sygnał. Jakby depozycik komuś się wywalił tutaj. Tam jakieś żelazo, może jakiś grosik jeszcze być. Jest, patrz, Piotr. Jeszcze 2 monety mam. Ciemno tu jest. Złotówa. I 50 groszy. Piotrze, 6,50 w jednym dołku. 650 groszy. Ale mi się trafiło. Na wyjeździe. Wow. Jeszcze jest sygnał. Tylko ciemno jest, nie przygotowaliśmy się, bo latarek nie wzięliśmy. Jest moneta. Jeszcze 50, tu już jest 7 zł. Fiu, fiu. No, no naleśniki będzie. Tu się pokręca. Patrzcie to. Ja widziałem ten łańcuszek. Jak to bije? Widziałem 100% srebrny łańcuszek. Tylko się odczepił. Jest. Kurde. Mówiłem, że widziałem. I bije jak żelazo. Srebelko, pikuś. Zobacz jaki łańcuch srebrny. A bije na żelazo. Minus 6. O, jazda. Mega. Nie wiem, czy to widać w ogóle. No. Jupi. Pogadaliśmy z kolegą. Z chojnic jest. Chodzi z Deusem 2. I w wodzie też tu chodzi. Bardzo fajnie. Pogadaliśmy sobie o kąpieliskach. I do sygnału. Nie wiem, czy ja tą kamerę mam dobrze ustawioną. Pierwszy raz od dawna nagrywam z głowy. Ale wyszło takie serducho. Tylko to. Nie wiem, z czego to pochodzi. Ale dało sygnał chyba. Nie dało sygnału. Kurde. Ale wykopałem zawieszkę, ale bez sygnału, nie? No, i to takie ładne, nie? Takie ładne serduszko. Słucham? Plastikowa? Nie wiem właśnie, no nie daje sygnału, a ja nie to kopałem, nie? Serduszko takie ładne. Może łańcuch tu jest. Bo zielony widzi łańcuszki. No dobra. Co jest gram? Nie wiem, od Stukaman. Może tak miał być? Dziwna akcja. Do następnego sygnału. A teraz muzyka jest lekarstwem. Jak z kolegą rozmawiałem, mówię, że kto normalny przychodzi o 4 czy 5 i słucha metalu. My.
Także koło srebelka był kapselek. Niezła akcja. Ale pamiętajcie, że łańcuszki nie biją na kolor, tylko skaczą. To mi się już podoba. Wyszło z ikro 7-8. Jeszcze PRL-ki wychodzą. Przed chwilą było 10 groszy. Jestem już na granicy. Głos mam jak eunuch z Bombaju. Pianka ściska wszystko. Nie wiem, czy wykopałem. Jest PRL-ka. Ale jazda bez trzymanki. 20 groszy. Bardzo głęboko. No i nie wiem, czy tam dalej dojdę. Powiat. Raczej nie. Jest. Pierścionek. Chyba dostał strzała sita. Tak, próby na aluminium nie bili. Ale jest biżuteria. Na wyjeździe. Teraz taki cieniutki łańcuszek. Miedziany. I kawałek pierścionka. Ja nie słyszałem tego. No ale jest biżuteria. Pierwsze podsumowanie. Piekuś idzie do pit stopu. No kurczę, ładnie. Dobra robota. Jak to mówi Sebix. Pozdro Sebix. Dzięki za chwytak na kamerę. Pokaż mi tutaj. I makaron pił na żelazo, nie? A to jest świeże. Coś tam w żelazo. Nie, świeża zguba. Już nie podejrzałem. Zobacz, tego łańcuszka słyszałem, a pół pierścionka. Tego ja dziabnęłem. Pierdolę, no. Tak. Sam środeczek wywadłem. Robiliśmy live'a chwilę. Pogadaliśmy z lokalsami. Zdjęcie nam zrobili. Ale no wiesz co? Robili nam zdjęcie, ale nie dla siebie, tylko dla nas. Słyszałeś co mówi, mogę wam zrobić zdjęcie? No myślałem, że swoim telefonem, nie? Ale spoko chłopaki. Dobra. Ole, sygnał masz. Kurwa sygnał na sygnale. Chyba nie. Piotr. Srebelko. Takie coś. Ale poleżało. Ale co, ciepło się zrobiło? Ciepło się zrobiło, no. Kurwa, o to chodzi w tym wszystkim. 925. Dobrze mówię? Tak, 925. Ale zobacz, się świeci ładnie. Zestaw kompletny. No tylko w las kurwa masz, nie? To tobie mówię, tak. Kurde. Zobacz, jak to bije. I to byś kurde olał ten sygnał. Dlatego ten srebrny tak samo bił, byle jak. Trzeba się skupić na tym miejscu, bo tu jest długi łańcuch. I pół pierścionka i pierścionek aluminiowy. Kapsel? Kapsel to też sygnał. Tak jest. Już pół kieszeni mamy skarbów. O, pokażę. Bozia. Bozia. Srebelko? Nie wiem. Chodź, pokaż. Dawaj. Jest na wyjeździe, czekaj, sprawdzi. My sobie tu gadu. Słucham? Ale krzyżyk. Ale ładny. Piękny. Krzyżyk. Krzyżyk. Pokaż. Piękny. Zajebisty. Mega mistrz. 925. Kurde. Pokaż pani. Ja pani też pokażę, zaraz do kolegi podejdę. Fajny, śliczny. Ale my mamy takie rzeczy. Serduszko dla pani będzie. No i łańcuszki srebrne, pocięte, pierścionki aluminiowe. Aha. Monety z lat 80.
No i dużo innych takich niealuminiowych monet. Ale i kapsle się zdarzają, ale bardzo czysto. Mam perelkę, jest złotówkę od perelu. No i mega. I 50 groszy. Mega miejsc. Widzisz go? Nie widzisz? No nie widzę. Chyba jako żółwik. Żółwik. Z Mateuszem pogadaliśmy. Kolejne srebelko, Mateusz. O kurde, kratki. Dalej, jazda bez trzymanki, nie? Sygnał 41. 5 ziko. Piąteczka, panie. 5 ziko. Wychodzimy z wody. Na śniadanko i na pole. Na zlot Unii. I tak, moje podsumowanie przygotowane. A teraz Piotr, to ostatni srebro, ale ładny, to jest kompletny, to jest no brązolet. To jest brązolet. No tak, ale zobacz, jak to w jakim stanie, ile to leżało tutaj. Ale mistrz. No sam koniec. Oj to, nie? Pieterdunia. Krzyż pokaż. Ale kotlet piękny. Ale czad. Śrubek. Śrubek, no śmieci to ja też mam. Niedużo, no. Niedużo, ale... I kapsle, i czekaj, no tak. 50 groszy chyba. Ale to robi normalne i jeden perek. No to ja chodziłem głębiej trochę. Makaronik. Makaronik. Pierścionek ameliniowy, którego dziabłem. Kolczyk, żółwik srebrny. 10, 11, 12, 20 w bilonie. I tak zajebiście było, nie? Na pierwszy raz. Tu krzyk? Tu jest. Czekaj, zdjęcie chcę zrobić. Fajne, fajne to jest. On jest zajebisty. Może być, że od tego zestawu może być, bo też jest pozłacany. Szukałem reszty. Ale... Tam Mateusz jest, za chwilę się z nim pożegnamy i idziemy na pole. Najpierw na śniadanie, później na pole. Taka sytuacja. Było klawo? Fajnie, fajnie. Super, mi się podobało. Zajebiście. Jeziorko jest piękne. Z Mateuszem się spotkamy. Mega. W takim miejscu spaliśmy. Z takim widokiem na jezioro Arzykowe. Tam jest to molo. Sito ci się przyda. Zobaczymy, co tutaj piszczy. Jesteśmy niedaleko chojniczek z lotu. Ogólnie tu jest mega zajebiście. Także do sygnału. No, sygnału tu jest 1 500 100 900. Pierwszy sygnał to jest 10 groszy. Będę się włączał co dwie garście, bo tu jest za dużo tego. Gra taki ciemniutki, fajny, ładny. Ale, ale piękny. Znowu świeci, bo ja myślałem, że znowu jakiś stary wyciągnę. Brawo ty, mistrz. Ale ładny. Ale piękny makaron. Zajebiście. Widziałeś? 9,25. Kurde, mistrz. Co tam się dzieje? Sygnał na 2 złote. Brawo. Kąpielisko. Jest tyber. Wow. Ale czad. Normalnie. Tak, teraz ja mam krzyż, ty masz łańcuch. W sicie są dwie monety, czyli 30 groszy. Chodź na zapiekankę. Słyszysz, bo pani nie ma całego dnia. Byłaś. Na zapiekankę chodź. No już. Dobre? Dobre, bo w chojnicach. Pa, pa. Ładne kąpielisko. Wjeżdżamy. Mamy zgodę. Także wjeżdżamy tutaj na ośrodek. I tam idziemy do wody. Podobno nikt tu nie szukał. Podobno wszędzie nikt nie szukał. Pierwszy sygnał na tym kąpielisku. Nie przeszukanym, ale nie ma sygnału więcej. Ale jest zabawa. Ładne miejsce, odhaczone, ale sygnału brak. No i fajnie, że czysto. Mówią, że tu nic nie ma. A tu jest.
Kurde, jeszcze srebro. Ja pierdziele. Wiosa mi chciała zatrzymać. Okej, okay. Stąd się zwijamy. Padło 10 groszy w wodzie. Jeszcze na oko na ziemi i to ma punce. Pewnie widać. Jest tu 9,25. Małe, delikatne coś. I tak, hajsy. Tyle, dwa ziko. Drobiazgi. I srebrny krzyżyk. Jedziemy dalej. Zapowiadali lipną pogodę, to jest lipna pogoda, coraz gorzej się robi. Kieruj się na północny zachód. Dobrze, tu jesteśmy, tu lecimy na Kościerzynę czy gdzieś tam. To jest kilka tras. Nabytów. Jedziemy tu. W stronę domu. Jest CPN, będzie kawa. A jeszcze pomogliśmy tutaj panu Citroena C4 dopchać, bo się zepsuł. Idziemy robić podsumowanie. I kawusie. Dobra, jesteśmy porozkładani. Pikusia rzeczy to mega krzyż i ten krzyżyk jest prawdopodobnie od tego łańcuszka. Na jednym kąpielisku później to było bransoletka. Później pikuś znalazł na kolejnym kąpielisku taki łańcuszek, a ja znalazłem od niego krzyżyk. Także może się machniemy. Sporo srebra wyszło. No i gdzieś tu jest na oko, to jest na oko. 9,25. Ale jak to działało, nie mam pojęcia, czegoś tu brakuje. W pieniądzach to jest tak, 10, 12, 13, 14, jakieś 15 zł u mnie. Kupi kusia Ziko i PRL. Pozdrawiamy Detek.pl, Mikołaja i Jagę, wszystkich, którzy byli tam na zlocie, których poznaliśmy. I co, kawusia i do domu, nie? Tak to wygląda.